Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I zdrowie Twoje. Moi kochani, prowadzimy się na Eucharystii w uroczystość Trzech Króli, albo jak to bardziej prawidłowo się mówi, uroczystość objawienia Pańskiego. Dzisiaj właśnie Chrystus objawia swoją chwałę wszystkim narodom. Widzimy, jak zaniepokojeni mędrcy idą za gwiazdą, która na chwilę znika z horyzontu ich patrzenia. I wtedy pytają się, szukają, idą dalej. I kiedy dostają odpowiedź, dochodzą do nagrody, dochodzą do Chrystusa. Moi drodzy, na naszej drodze także staje gwiazda naszej wiary. Nieraz może jest ona słabo widoczna, ale musimy wzorem tych mędrców dalej iść mimo trudu, mimo przeciwności, aby też dojść do tej nagrody, jaką jest Jezus Chrystus i na koniec złożyć mu swój dar z życia, z naszej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Dzisiaj też podczas tej Eucharystii będziemy uczestniczyć w obrzędzie przyjęcia nowych kandydatów i lektorów, którzy od tego momentu będą pełnić nową funkcję w naszej parafii, będą ubogacać liturgię, będą pragnęli i starali się, aby msza święta była jak najpiękniejsza. Tę przynajświętszą ofiarę składamy w intencji świętej pamięci Józefa oraz rodziców obojga stron oraz zmarłej Iwony, prosząc dla tych wszystkich zmarłych o radość i życia wiecznego. Ale abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę przynajświętszą ofiarę, przeprosimy na początek Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Marii Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętym Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Oto Słowo Boże. Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok, a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Ustanowieni ministrantami. Mateusz Górnicki. Jan Lejman. Grzegorz Uszczek. Stanisław Sobeski. Drogi księże proboszczu, w imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego. Pytam was, kochani, czy jesteście, zdajecie sobie sprawę z obowiązków ministranta? Tak, księże proboszczu, zostali o tym pouczeni i przygotowani. Drodzy chłopcy, po przygotowaniu, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie więc teraz pelerynkę na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta. A teraz, drodzy ministranci, dla umocnienia waszej woli, złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenie. Powtarzajcie za mną słowa przysięgi. Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekam święte czynności ministranta, wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie. Piotr Chyła. Jakub Kozłowski. Kasper Popek. Drodzy kandydaci, za chwilę zostaniecie dopuszczeni do pełnienia posługi lektora. Jego zadaniem jest czytanie Pisma Świętego w zgromadzeniu liturgicznym. Przez wasze usta będzie też przemawiał sam Pan Bóg. Pamiętajcie zawsze, jak wielką i świętą pełnicie służbę. Dlatego też pełnicie ją z wielką pilnością i miłością. Przekazujcie innym Słowo Boże. Najpierw sami je przyjmijcie, rozważcie, abyście też w nim znaleźli radość i moc. Uklęknijcie. Pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił tych kandydatów na lektorów. Niech gorliwie wypełniają powierzone im obowiązki. Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego Syna, Słowo Życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości. Pobłogosław tych wybranych do posługi lektorów. Spraw, niech nieustannie rozważając Twoje Słowo, zostają przez nie ukształtowani i wiernie przekazują je swoim braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego, służby lektorskiej, dziękuję Bogu za wasze powołanie. Przyrzekam święte czynności lektora. Wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie.
na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Ponadto przyrzekam troszczyć się o stan łaski Bożej w mojej duszy, a także żyć według głoszonego Słowa Bożego. Moi kochani, obejmijmy naszą wspólną modlitwą tych nowo przyjętych ministrantów i lektorów i wyznajmy naszą wiarę. Jeszcze trzeba ruszać, pomachać. Podnieś się rękę. Wszyscy makamy Panu Adasiowi, tak. Dobra.